najważniejszy jest pacjent, czyli jego bezpieczeństwo, zdrowie i życie. Także musimy sprawdzić, czy krew jest bezpieczna, czy nie ma tam żadnych wirusów. Określamy grupę krwi i ogólnie stan zdrowia krwiodawcy, czy oby na pewno w porządku, to co powiedział przy wywiadzie. I po wszystkich badaniach, że jest pewne, że krew jest bezpieczna, jest to wydawane dopiero pacjentowi i to pokażemy skąd. To jest pracownia serologii grup krwidawców. Jeśli dawca jest pierwszorazowy, zgłasza się pierwszy raz do nas i ma zamiar oddać krew, wtedy pobieraną ma próbkę przed donacją i po donacji, jeśli chodzi o badania serologiczne, przed donacją i po donacji. I z tych próbek wykonujemy badanie grupy krwi w układzie AB0, antygeny z układu RH i antygeny z układu GERD. To są obowiązujące u dawcy badania. Poza tym u dawcy pierwszorazowego i wielokrotnego pobierana jest też próbka na badanie kontroli serologicznej. I to badanie polega na sprawdzeniu antygenu A, antygenu B i antygenu D. I to badanie ma wykonywane każdy dawca, który odda krew. Tak wygląda obraz w analizatorze z badania grupy krwi, układu RH i antygenu K z układu GERD. I z tego analizatora wyniki są transmitowane do banku krwi i po tej transmisji możemy wykonywać kwalifikację serologiczną. To jest miejsce, którego najbardziej się obawiają. Znajdujemy się na pracowni serodiagnostyki wirusów. Tutaj trafiają próbki pobrane od dawców w czasie oddawania donacji. To są właśnie te próbki, które co jakiś czas przenoszone są korytarzem tutaj do naszej pracowni. To jest cała właśnie partia z soboty i dnia dzisiejszego już, pierwsze oddane. Jest to próbka surowicy, w której wykonujemy znaczniki tutaj właśnie nasze serologiczne. Są to znaczniki, które mają nam powiedzieć o tym, czy dawca, który przyszedł oddać krew, nie znajduje się w czasie toczącego się jakiegoś zakażenia wirusowego. Szczególnie ważne i niebezpieczne właśnie dla biorcy byłyby próbki i donacje, w których jest aktualnie toczące się zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B, typu C oraz oczywiście wirus HIV. Może pokażę dalej, na jakich aparatach dokonujemy tych analiz. Jest pomieszczenie, gdzie analizujemy właśnie te próbki, które po wcześniejszym odwirowaniu są przygotowywane właśnie do załadowania do analizatora. I tutaj są próbki do znaczników serologicznych, a tutaj natomiast próbki osocza, które przeznaczone są do analiz testami NAT. Są to Nuclei SI Test, które badają materiał genetyczny wirusów w próbkach. Na tym analizatorze badamy ze znaczników serologicznych przeciwciała anty-HCV w kierunku zapalenia wątroby typu C, antygen powierzchniowy HBS w kierunku zapalenia wątroby typu B i przeciwciała anty-HIV-1, anty-HIV-2 w kierunku obecności wirusa HIV. W kierunku obecności wirusa HIV wykonujemy oznaczenie także antygenów P24. Powiedz, gdzie teraz idziemy? O właśnie, może zaprowadzę teraz do pracowni preparatyki, gdzie bezpośrednio już worki z kopalnią krwią pełną są preparowane. To jest dział preparatyki krwi, swego rodzaju mała fabryka, gdzie produkuje się składniki krwi, które otrzymuje się z krwi pełnej. Krew pełna trafia sobie tutaj do nas i około 2 godzin jeszcze sobie leżakuje, żeby komórki fagocytujące miały czas na pożarcie ewentualnych drobnoustrojów. Następnie krew jest pakowana do pojemników i wirowana w wirówkach. O. I tak wygląda odwirowana krew. Ta akurat wygląda bardzo ładnie. Tu mamy osocze, krwinki czerwone, a taka warstewka pomiędzy, nie wiem czy Państwo widzą tutaj takie białe ślady, to jest kożuszek leukocytarno-płytkowy. On po prostu osiada sobie na krwinkach czerwonych. I tak odwirowaną krew wieszamy właśnie na separator do krwi pełnej i uruchomiła się separacja. To urządzenie działa na takiej zasadzie, że ta płytka, która jest pod spodem tego worka z krwią, pojemnika z krwią, zgniata go. Osocze jest przepychane do górnego worka, krwinki czerwone do dolnego worka. Tutaj widać, że krwinki czerwone łączą się z płynem wzbogacającym do przechowywania krwinek czerwonych, który powoduje, że krwinki czerwone, które normalnie byłyby ważne 21 dni, są ważne 42 dni. Idziemy do pracowni konsultacyjnej, czyli miejsce, gdzie panie, które tam pracują, jakby ostatecznie decydują o tym, czy ta krew zostanie wydana, czy też nie. Tu
tutaj do pracowni dostarczana jest próbka pacjenta, tak? Czyli dla pacjenta chcemy dobrać jak najbardziej właściwą, bezpieczną krew. Musimy tutaj w pracowni wykonać tak zwaną próbę zgodności, czyli sprawdzić w warunkach laboratoryjnych to, co potem będzie się działo podczas transfuzji u pacjenta, tak? Czyli do jego krwiobiegu, do jego krwi będzie przetaczana krew odpowiedniego dawcy. Mam krew pobraną od dawcy. Ona jest oczywiście odpowiednio przygotowana, tak? To są krwinki czerwone. Na tych krwinkach czerwonych znajduje się strasznie dużo różnych antygenów. To nie tylko antygeny A i B, jak tutaj jest zaznaczone, tylko jest tych antygenów około, znaczy układów grupowych około 40, natomiast antygenów jest 300, tak? Czyli nie mogę tylko i wyłącznie sugerować się dwoma podstawowymi antygenami. W związku z tym należy przeprowadzić próbę zgodności. Do tego celu służą tutaj takie przygotowane, wyseparowane pilotki, na których znajdują się te same informacje, które są na głównym pojemniku. Tutaj jest taka metoda może bardziej prosta, pierwotna, taka metoda bezpośredniej aglutynacji, kiedy do odpowiednich odczynników dodaje się krwinek pacjenta i to proszę zobaczyć, tutaj jest takie zlepienie się tych krwinek, sugeruje, że odpowiednie antygeny na tych krwinkach się znajdują. Możemy to zrobić dużo lepszymi metodami, bo tak jak mówię, w tej chwili stawiamy na bezpieczeństwo pacjenta, chcemy, żeby ta krew oczywiście jemu pomogła, a w żaden sposób nie zaszkodziła. W związku z czym mamy czułe metody, do których potrzeba bardzo mało ilość krwi, która pokazuje nam dosłownie tą samą reakcję, która jest tutaj na płycie, tak? Czyli zatrzymanie się tych krwineczek na powierzchni poszczególnych kolumn mówi nam o tym, że antygeny na krwinkach się znajdują. Czyli zarówno biorca, jak i dawca mają te same antygeny. Taka próba zgodności, jeszcze wspomnę, jest ważna 48 godzin od momentu pobrania. Jeżeli w tym czasie pacjent nie będzie miał przetoczonej krwi, należy wykonać próbę zgodności jeszcze raz. Tu jest serce naszego Centrum Krwiodawstwa Ekspedycja. Tam z tyłu można zobaczyć lodówki, gdzie poszczególnymi grupami krwi są poukładane składniki. I z tego miejsca właśnie jest ta krew odbierana, czyli tu przyjeżdżają w karetki i stąd odbierają tu właśnie od pań za okienkiem poszczególne składniki krwi, te, które są w danej chwili potrzebne, ale to jest takie miejsce jakby też niedostępne dla mieszkańca, dla takiego zwykłego człowieka, natomiast my dzisiaj mamy takie uprzywilejowane sytuacje i wejdziemy sobie do środka i pokażemy Wam, jak to wygląda od środka i tam Panie coś więcej powiedzą na temat tego ciekawego miejsca. Za Panią wielkie lodówki, w których znajduje się krew. Tu jest krew i odpowiednie grupy AB+, AB-. Wszystko musi być dobrze podpisywane, żeby się nie pomylić. Oczywiście, to jest bardzo ważne. Tutaj jest jeszcze... wycząsarki, gdzie przebywają płytki krwi w temperaturze 22 stopni. I tu są zarezerwowane dla danych osób, przygotowany rozchód i wydajemy, jak przyjeżdżają szpitale i zabierają. Jeszcze jest osocze i są tak przygotowane w temperaturze minus 30 i to są wydawane też do szpitali. I wcześniej rozumiem, że jest zamówienie. Zamówienie na krew czy na osocze. My przygotowujemy kwit rozchodu, przyjeżdża kierowca, odpowiednie warunki, musi mieć temperaturę, termometry, inna jest na, bo mamy koncentrat krwinek czerwonych, temperatura od plus 2 do plus 8. Płytki krwi mają 22 do 24, a osocze minus 18 do minus 20, więc trzeba mieć przygotowane takie lodówki z termometrem i w takich warunkach wożone jest do szpitala. Każdy worek ma termin ważności i przybywa. Na przykład ta ma do 18 września, 8 była pobrana, do 18 września jest wydawane i wydajemy zgodnie z terminem po kolei, jak idzie najstarsza do najświeższej. Chyba, że są dla dzieci, to wtedy jest świeża, pięciodniowa, żeby mieli
hematologia i dzieci dostają świeżą, 5-dniową krew. Płytki 5 dni ważności, osocze 2 lata.